Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Focus Build. Jestem w firmie Pro Racing. Pokażę wam, ile rzeczy zmieniliśmy dotychczas i co nas czeka w kolejnych tygodniach. Zacznę od rzeczy, która stoi za mną, tutaj zestreczowana. Mamy wyciągniętą jednostkę napędową. Jak widzicie, już komora silnika jest całkowicie pusta. Podłączone rury do układu chłodzenia. Przejdziemy teraz do środka samochodu. Te wszystkie rzeczy, o których wam mówiłem w pierwszym odcinku tej serii, to przede wszystkim zmiana miejsca ulokowania zbiornika paliwa. Mamy już przebudowaną całkowicie podłogę w tylnej części karoserii. Zobaczcie tutaj. Mamy obudowę do nowego zbiornika wpuszczoną w podłogę. Zbiornik jest przeniesiony z tamtej strony. Zbiornik wcześniej był po tamtej stronie, teraz jest tutaj. Jest on obniżony w stosunku do poprzedniej pozycji o dobre 20 cm. Mamy też delikatnie przebudowany tunel. Ten, którym będą prowadzone przewody od wody, które pokazywałem wam z przodu. I tym tunelem będą wypuszczone rury, które będą dochodziły do chłodnicy. Tutaj mamy wyciągniętą chłodnicę. A całość jakby podstawy pod chłodnicę jest zmieniona na podstawę z innego materiału. Tutaj mamy starą podstawę, która została wyciągnięta z samochodu, która waży załóżmy około 3 kg. Tutaj mamy nową podstawę chłodnicy, która jest z aluminium i powiedzmy, że waży maksymalnie 0,5 kg. Kolejna rzecz, która jest zmieniona w środku auta, to miejsce, w którym jest mocowana pompa wspomagania kierownicy wraz ze zbiorniczkiem. Pompa była wcześniej zamocowana w tym miejscu. W tej chwili samo mocowanie jest lżejsze o przynajmniej 0,5 kg i cylinder od zbiorniczka plus pompa będą zainstalowane tutaj. Dzięki temu po wymontowaniu będzie można spróbować włożyć drugi fotel i może kiedyś w przyszłości, co dobrze brzmi dla was, będę mógł kogoś przewieźć. Jeszcze nie wiemy, czy uda nam się to zrealizować, czy ten fotel się tu zmieści, ale wszystko zmierza w tym kierunku, żeby kiedyś po sezonie można było wsadzić tutaj, co prawda mały, ale jednak fotel pasażera. Tak jak mówiłem wam w pierwszym odcinku tej serii, zmieniony zostanie także dach. Jest on w tej chwili zdemontowany. Mamy podwiercane słupki. Tu jest dach, który już został odwiercony i zdjęty. Tu widzicie jeszcze ślady asfaltu ze Słomczyna, który porysował mi troszeczkę poszycie tego dachu. Ten dach został wyprostowany, żeby można było nim jeździć w sezonie 2020 i w tej chwili jest już tylko gadżetem. Wszystkie te elementy, które się składają na poszycia dachu i słupków, będą nowe. Będą założone w tych miejscach. Już jutro samochód trafi do blacharza, który pokryje te wszystkie elementy nowymi częściami blacharskimi, pospawa, także nie będzie śladu po tym, że kiedykolwiek samochód miał dachowanie. Jak zauważycie tutaj, dachowanie było dość delikatne, bo wewnętrzna część poszycia słupka jest całkowicie nienaruszona. Nie mamy tu żadnych wzgniotów, są tu oryginalne elementy, które można pokryć nowym poszyciem i nadal będzie to wyglądało jak nówka. Odnośnie tego, żeby ten samochód był coraz lżejszy,
to mamy taki challenge z chłopakami i wszystkie elementy, które są od niego odejmowane, odwiercane lub zdejmowane, oprócz wiórów przy odwiercaniu, jak to się śmiali chłopacy, odkładamy te wszystkie elementy na bok. Tutaj macie taki składzik tych wszystkich rzeczy, które już do tego samochodu nigdy nie wrócą. Między innymi pokażę wam, to są zawiasy. Jeden zawias waży ponad kilogram. Tych zawiasów już nie będzie. Zrobimy mocowanie maski na takie zwykłe aluminiowe spinki. Czyli będzie ona przypinana z przodu i z tyłu i całkowicie będzie zdejmowana z samochodu. Pozwoli nam to zaoszczędzić dobre 2 kg, które były umieszczone dość wysoko. Ponieważ ostro idziemy w kierunku, żeby obniżyć masę tego samochodu, a jeśli ona już musi być, to żeby zdjąć ją kilka centymetrów niżej na całej karoserii, czyli zmniejszamy wagę całości, a waga, która zostaje, żeby była jak najbliżej podłoża. Czyli ten samochód będzie się lepiej zachowywał w zakrętach, ponieważ jego masa będzie jak najniżej. Wiadomo, że masa niska jest przyjacielem w zakręcie, masa wysoko zawieszona jest wrogiem w zakręcie. Mówimy w tej chwili o wyścigach i o rajdach także. Więc tutaj panowie z własnej inicjatywy zmienili całkowicie system mocowania pedaliery. Wyrzucili te ciężkie stelaże na tulejach i założyli płytkę, która pozwoli bezpośrednio regulować pedalierę do przodu i do tyłu, bezpośrednio z karoserii. Tutaj właśnie przyłapałem Briana, jak pracuje. Brian nam powie w ogóle, co robi, bo widzę, że rozebrałeś przedni most. Tak, właśnie jesteśmy podczas przygotowywania na kolejny sezon tak naprawdę tych napędów. Robimy inspekcję, więc wszystko staramy się to pilnować, żeby to wszystko działało perfekcyjnie, żeby po prostu nie było jakichś tam uszkodzeń. Powiedz nam, co rozebrałeś. Co to jest w ogóle? To jest przedni most, rozumiem, tak? Tak, to jest przedni most, to jest obudowa, aluminiowa, to nie jest metalowa. Czyli to jest aluminium w całości. Tak, a tutaj mamy coś w środku, to jest? Wałek atakujący mostu. I tutaj mamy koło talerzowe. Okej. Okay. Tutaj mamy obudowę szpery. Czyli tu też w przednim moście jest szpera, tak. Podobna jak tu, i w tylnym. Jak w tylnym, okej. Tak, okej. Okay. A tutaj coś myłeś przed chwilą, to też należy do tego? Tak, tutaj mamy bieżnię łożyska, tak naprawdę tą obudową zamykamy cały dyferencjał, okay. Dzięki temu kasujemy sobie luz. Czyli tutaj, odwróć nam to, tutaj mamy bieżnię łożyska, czyli tu jest takie ogromne łożysko w tym, mogę to przekręcić? Oczywiście. To jest, zobaczcie jakie to jest ogromne łożysko, na którym bieżnia jest tutaj w tej obudowie. A to jest łożysko przedniego mostu. Ja nawet nie wiedziałem, że jest tak ogromne. A powiedz nam, co to jest tutaj? To jest panewka. To jest panewka, która, aha, ta panewka prowadzi jakby flanszę, do której przekręcamy płoś. Tak jest. Super. Ja nawet nie wiedziałem, że takie elementy miedziane są w tym moście. Zobaczcie, most ma panewki, które też mają otwory i tędy pewnie płynie olej, tak? Tak. Żeby one się nie zacierały, czyli nie ma łożyska w tym miejscu, nie, tylko jest panewka. Panewka. Ciekawe rzeczy. Dobra, bardzo dziękujemy, nie przeszkadzamy. Idę dalej. Słuchajcie, drogą awansu jako klient przeszedłem do kolejnego pomieszczenia, w którym to pomieszczeniu pokażę wam na części pierwsze rozłożoną skrzynię biegów. Moją skrzynię biegów, Selholma, pięciobiegową skrzynię sekwencyjną. Tutaj mamy obudowę sprzęgła, w którą wchodzi wałek sprzęgłowy, centralna część skrzyni i tył skrzyni.
Tutaj mamy części, które łożyskują poszczególne zębatki i wyjście na centralny dyferencjał. Tutaj widzicie proste zęby biegowe, a tutaj jest wałek, na którym są biegi nałożone. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i na końcu taki delikatniutki bieg wsteczny. Tutaj mamy wałek, który służy do tego, żeby przekładać biegi w systemie sekwencyjnym. Te wszystkie nacięcia tutaj, te rowki, one powodują to, że przy pociągnięciu dźwigni biegów przerzucamy kolejny bieg. Czyli w skrzyni sekwencyjnej możemy przerzucić z jedynki na dwójkę lub z jedynki na luz, a z dwójki już możemy przerzucić tylko na trójkę lub na jedynkę z powrotem. Dlatego tak fikuśne są tutaj te wszystkie wycięcia i one są do tego, żeby skrzynia biegów przerzucała nam kolejno biegi. Tutaj pokażę Wam centralny układ różnicowy. To jest to, na czym mamy za duży luz. Tu jest układ satelit. Tutaj mamy wyjęte płytki cierne, które służą jako szpera. To jest otwarte. To jest obudowa do tej centralnej szpery. Ona jest pusta. Czyli to wszystko, co macie tu w tych miejscach, to wchodzi do tej obudowy. Pokażę Wam płytkę. Bardzo ciekawa rzecz. Płytka cierna, która ma takie specjalne nacięcia, w których tworzy się filtr olejowy, który jest wewnątrz w szperze. Dzięki temu szpera, jak pracuje, ona się nie zaciera całkowicie. A tutaj macie na zębatkach, tutaj przy obudowie, macie takie wycięcia. To są tak zwane rampy, które powodują to, że w danym momencie ta szpera odpuszcza całkowicie, w tym przypadku w momencie, kiedy puścimy gaz, a zazębia się w momencie, kiedy dodajemy gazu i wtedy ciągnie na cztery koła. Tutaj mamy tylny most w żeliwnej obudowie. To jest obudowa wyprodukowana przez Volvo. Takiej obudowy używa firma Selholm do włożenia swoich wewnętrznych części do tego mostu. Tutaj macie dekiel tylny. Tu jest uchwyt, który trzyma ten most. Mostki, które trzymają łożyska i flansze, które są połączone z półosiami. Tutaj przykręca się półoś, a ta flansza wchodzi bezpośrednio do wewnątrz mostu. Więc widzieliście, jak wyglądają elementy układu napędu. Skrzynia biegów rozebrana w drobny mak, most przedni, most tylny i z czego te elementy się składają. Dlaczego to rozbierają? Chłopacy rozbierają to dlatego, żeby przygotować to do sezonu. W skrzyni biegów jest do wymiany tylko jedno łożysko, które mogłoby być wymienione, ale nie musiałoby być. Ale wymieniamy je, ponieważ rozebraliśmy skrzynię. Cała reszta skrzyni po sezonie jest w stanie bardzo dobrym. Most rozbieramy, żeby zmienić rampy. Mówię o moście centralnym, czyli o tak zwanym transferze. Zmienimy także rampy w tylnym moście, delikatnie. Te wszystkie rzeczy wymagają regulacji, przeglądu i wymiany niektórych elementów. Tych elementów do wymiany jest mało, niemniej jednak chłopacy wszystko rozebrali w drobny mak. Muszę Wam powiedzieć, że idą jak burza. Szybko z tym działają i następnym razem myślę, że będziemy mieli złożone po dwa mosty do przodu i do tyłu i będziemy mogli je testować na treningu. A póki co czekamy na blacharza. Zakładany będzie jutro nowy dach. No więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.